Pierwszą niedzielę Adwentu roku C Kościół daje nam fragment psalmu 25. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco. W Tobie mam nadzieję. Ile razy człowiek doświadcza bezradności, tego, że nie jest nieomylny, nie zna rozwiązań na wszystkie problemy. Ilu także wierzących wpadło w pułapkę myślenia, że sami sobie muszą poradzić ze wszystkimi problemami. To jest kłamstwo. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję, woła autor psalmu. Dobrze wiemy, że tak na 100% to nie możemy polegać ani na sobie, ani na innych, choćby były to najbardziej zaufane i kochające nas osoby. Jesteśmy ludźmi. Popełniamy błędy. To popełnianie błędów jest wpisane w nasze postępowanie. Dlatego całą ufność można złożyć tylko w Bogu. Sami widzimy, że ostatnie czasy są napełnione niepewnością. Niczego nie można planować. Nie wiadomo, czy jutro sytuacja nie zmieni się o 180 stopni. I właśnie w tym momencie trzeba poszukać pewnego punktu oparcia. Już starożytni, którzy doświadczali zmienności życia, zmienności w świecie, poszukiwali bytu, który jest niezmienny, który da poczucie stabilizacji. Tym bytem, istotą dającą poczucie stabilności i bezpieczeństwa jest byt najwyższy, doskonały Bóg. Psalm 25 kończy się słowami: strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy uciekam się do Ciebie. Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. W okresie Adwentu to wołanie o wybawienie i tęsknota za Zbawicielem jest wyraźnie akcentowana, ale ta tęsknota ma towarzyszyć nam każdego dnia. Szukać, wołać, coraz bardziej pragnąć zjednoczenia się z Bogiem. Ilustracją muzyczną do tego rozważania będzie preludium chorałowe Jana Sebastiana Bacha, Wein wir in höchstem Nöten sein, nagrane na organach kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Międzyrzeczu w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kiedy jesteśmy w wielkim strapieniu, wiedząc, iż znikąd, z żadnej strony lud nasz nie znajdzie pomocy, wołamy, byś Boże wierny skłonił ucha, a wybawił nas od trwogi zła. To luźne tłumaczenie tekstu tego chorału. I tak samo woła psalmista: Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków. Wołam i ja: wybaw mnie, Panie, z moich ucisków i lęków, które paraliżują i nie pozwalają odnajdywać śladów Twojej obecności i miłości.